Zwycięstwo, ale chyba do końca nie jest pan z tego wyniku zadowolony, bo biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania, trzeba przyznać, że Kamienna zawiesiła wysoką poprzeczkę. No napsuli nam, muszę powiedzieć szczerze, dużo krwi. Z tym tylko, że no my dzisiaj byliśmy no wyjątkowo osowiali. No chciałbym ogólnie naszą grę, wynik również tego meczu i nasze to, co się działo na boisku, spuścić na to taką dyplomatyczną zasłonę milczenia tak naprawdę, bo wydaje mi się, że nie ma za bardzo o czym mówić. Wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, nad którymi pracujemy, no dzisiaj tego wyraźnie brakowało. Biorę to na karb takich jeszcze cięższych zajęć w tym tygodniu, nawet wczorajszych, popołudniowych, gdzie zespół naprawdę jeszcze ciężko pracował. Dzisiaj był faktycznie brak tej świeżości bardzo widoczny. Natomiast no, pewnych elementów, które nie mają, że tak powiem, żadnego, na które nie mają żadnego przełożenia ciężkie treningi, no, tego mi najbardziej brakowało. No, będę musiał spędzić trochę czasu z zawodnikami bardziej w tym tygodniu już na rozmowach, a w mniejszym stopniu na treningach. Wydaje mi się, że do tego pierwszego meczu powinno być wszystko dobrze. No właśnie, został jeszcze tydzień do inauguracji rundy jesiennej. Będzie pan chciał coś zmienić przez te najbliższe dni? Jeszcze w taktyce, w składzie, w ustawieniu? Myślę, że tutaj już nie ma co bardzo kombinować tak naprawdę. W tej chwili wiem, że jeden z naszych pomocników ma tam jakiś wyjazd, więc tam może być drobna korekta jeszcze. Natomiast tak, to po prostu będę szukał w tym tygodniu tego optymalnego rozwiązania na pierwszy mecz. Biorę tu pod uwagę tylko i wyłącznie Andrychów, ale trzeba mieć, mówię, to jest taka strategia trochę dłuższoterminowa, bo mamy w zanadrzu jeszcze dwa następne mecze w przeciągu trzech dni, więc te siły będę musiał też tak rozłożyć, żeby zawodnicy podołali, że tak powiem, wymogom tych trzech meczy. Juventa będzie grała jednym najbardziej wysuniętym napastnikiem, czy jednak dwójką? Trudne pytanie. W tej chwili zastanawiam się nad kilkoma tak naprawdę wariantami. Inny wariant jest w obronie, inny jest w ataku. Nie chcę tutaj w tej chwili zdradzać koncepcji swojej do końca, ponieważ ja myślę, że skoro to nagrywacie, to pewnie inni trenerzy też mogą chcieć sobie to obejrzeć. Zdecyduje, że tak powiem, dyspozycja poszczególnych zawodników do konkretnego meczu. A co do formacji obronnej, też ma pan już w głowie podstawowych tych czterech piłkarzy, którzy wybiegną na pierwszy mecz, bo jednak też było sporo rotacji. Mam w głowie oczywiście jakiś plan ogólny, natomiast tak jak powiedziałem już na początku przygotowań do tej rundy, trenujemy przeważnie w 15, w 14, w 16 osób tej kadry, jest w tej chwili 19, to nie ma tak, że naprawdę jest dwóch wartościowych zawodników na każdej pozycji. Tak jak powiedziałem, wprowadziłem większy uniwersalizm, zawodnicy w obronie będą w stanie zagrać na boku obrony, na środku obrony, z drugiej strony, może nawet gdzieś na pozycji numer 6 w polu, także czy jakiś boczny obrońca, czy jakiś skrzydłowy będzie grał bocznego obrońcę. Wszystko będzie zależało naprawdę od dyspozycji danego zawodnika. Będę się temu wszystkiemu dokładnie przyglądał i to będzie decydowało o tym, czy ktoś gra, czy nie. Jeśli to będzie po 5 czy 10 meczach ciągle ten sam skład, to znaczy, że ludzie, którzy wybiegają, moim zdaniem po prostu ciągle są w najlepszej dyspozycji. Charakteryzują się najlepszą, że tak powiem, największą regularnością w takiej formie meczowej. Natomiast tak, no to będzie jakaś tam na pewno rotacja. Czym Juventa będzie chciała zaskoczyć pierwszego przeciwnika? Na pewno będziemy grali bardzo agresywnie, na pewno będziemy chcieli posiadać piłkę cały czas. Na pewno przygotujemy warianty w momencie straty, w momencie odbioru piłki.